Cześć, ja jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku z Simsów. Znów, czy nadal jesteśmy w Egipcie. Bianka wreszcie wstała. Jest 16 po południu, a więc będziecie skazani na odcinek w ciemnościach. Zwija właśnie swój namiot. Ogólnie koleś mieszkający w tym domu był na nią nieźle wkurzony za to, że spała w jego ogródku, no ale nieważne, niech sobie tam będzie wkurzony. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta jej misja z tym Marku Corp, z tą firmą, gdyż jest dość nudna, trzeba rozmawiać z jakimiś simami i inne pierdoły. Znajdę coś innego. Anulujemy tą przygodę i poszukamy jakiejś innej. Bo nie chcę tutaj, abym usnął z nudów. Tak samo jak wy. Okej. Biegnij. Odwiedź po kolei Wielką Piramidę, Sfinksa, Ruiny Karnaku, Świątynię Królowej Hatszepsut, bla 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 bla, i zgłoś się, aby zarobić resztkę punktów wizy, antycznych monet i simoleonów. Okej. Dobra, zwiedzimy. Szczerze mówiąc, gdy zdobędziemy te punkty wizy, to to będziemy mogli zostać dłużej. Jeżeli wam się spodoba taka forma filmików, to do tego 7 marca, czyli premiery najnowszego dodatku, możemy sobie z Bianką po tym Egipcie buszować. Nie ma żadnego problemu, szczerze mówiąc, dla mnie, gdyż no co, zawsze to jakieś urozmaicenie. No. Okej, jesteśmy. Jak ona tutaj weszła, Boże? Wiecie co? Czyli może sobie pobuszować po piramidzie, albo wejść do Sfinksa. Okej, ja będę taki rozsądny, że wejdziemy do tego Skinsa. Sfinksa. I może tam najwyżej coś sobie pobuszujemy. Bo akurat ta piramida mnie tak nie ciekawi. A w tym Sfinksie również może być coś ciekawego. Ale czy Bianka przypadkiem nie zabłądziła w tej piramidzie? Nie. To dobrze. To dobrze. W ogóle to musi coś w szamaci się umyć. No i tak by było, i to fajnie, że dopiero co przyjechała, a ma pragnienie, by wrócić do domu. Chyba jej się niezbyt to podoba ta tułaczka po tych grobowcach. Okej, okay, i tak, szczególnie w ogóle nie wiem, nie widzę jej tu. Wiecie co, to niech wejdzie do tego Sfinksa, tylko dlaczego ja jej tutaj nie widzę? Ten Sfinks to jest pewnego rodzaju taka pokrywa i dobra, niech włazi tam i to jest utrudnione strasznie. Nie wiem, czy to jakaś najnowsza aktualizacja tak schrzaniła to, czy coś, ale no ale dobra. Może tutaj wejść? Co za idiotyzm, bez kitu. Nie no, duży fail. Nie podoba mi się to bardzo, co oni tutaj zrobili. Nie można też przekroczyć tego, tak? Jakiekolwiek inne pomysły? Aha. Poszukajmy w takim razie czegoś innego. A jeżeli nie uda nam się niczego takiego znaleźć, co pozwoli nam przeskoczyć, to
przeskoczyć tej przeszkody, to spróbujemy gdzie indziej poszukać szczęścia. Równie dobrze, że możemy podejść tutaj i po prostu przepłynąć, bo to jest basen. No come on, dlaczego nie można? LOL. Zawsze jakieś problemy mają te nasze simy. Co jest bez sensu. No płyń, płyń. Przynajmniej się wykąpała. A nie. Nadal cuchnie, lol. I co teraz może zrobić? Nic. Nic nie może zrobić. O, lol. Słabo, słabo. Okej, w takim razie niech wypływa stąd i po prostu dokończymy tą okazję. Niech sobie wypłynie tutaj, żeby ją nic nie bloczyło. Ale nie, przedtem niech zażyje prysznicę w puszce. Jak to wygląda? No nie, ten prysznic jej się skończył. Będzie chodziła brudna najwyżej. I niech zje sobie coś. Dobra, tyle powinno wystarczyć żarcia. Mały fail z tym sfinksem, ale nie chce mi się zbytnio teraz myśleć nad tym, jakbyśmy mogli tą łamigłówkę przejść. I co teraz? Odwiedź ruiny Karnaku. Ta mapa jest taka duża, że nie obejmuje. Tutaj. Okej. Niech w takim razie tam sobie pojedzie. No Bianka, co jest z tobą nie tak? Potrzebuję jakiegoś specjalnego zaproszenia. Ej no. Bez kitu. To mi się nie podoba. Dlaczego ona stąd nie może wyjść? Ojej, naprawdę, ten dodatek. W czym problem? W czym problem? Nie rozumiem. Aż to nie jest nawet śmieszne. Dobra, zrobimy coś takiego. Poszukamy w menu moda, aby nasz Sim się tutaj przeteleportował. To jest taki mod ułatwiający. Ułatwiający troszeczkę grę, to znaczy nie są to żadne cheaty, tylko po prostu jeżeli są jakieś błędy, a u mnie akurat błędy zdarzają się bardzo szybko, to można bardzo. Łatwo się z nimi dzięki temu modowi uporać. Jeżeli się nie znacie, to na tym zbytnio, to tego nie instalujcie. Oczywiście są tutaj również cheaty, ale dla wyjaśnienia ja z nich nie korzystam, gdyż no to jest po prostu przesada. Gdyż Simsy są za prostą grą na takie rzeczy. I nawet chyba tutaj nie można się przeteleportować, niestety. Co mnie niezbyt cieszy. Wiecie co? W takim razie ja wrócę do was po tym, jak rozwiążę ten mały problemik. Jakieś błędy na samej parceli. Zapewne jakaś aktualizacja naprawiająca inne błędy to spieprzyła. Przez to, że zresetowałem całą parcelę dzięki pewnej opcji, zwaliłem tą misję, to znaczy, czy po prostu
Po prostu nie była ona w stanie tej misji dokończyć, nasza Bianka. No więc szukamy czegoś innego w tej chwili. Kawałki miedzi, na serio. Dobra, poszukajmy czegoś jeszcze innego. Odwiedź po kolei. Ojej, nie będę tego powtarzał. Znajdźmy teraz coś sensownego. Nie, nie ma aparatu i nie będzie kupowała aparatu. Szukamy dalej. Okej, porozmawiaj o Marku Korp z kilkoma Egipcjanami, aby zdobyć troszeczkę punktów wizy. Okej, to jest kontynuacja tej misji, którą sobie darowaliśmy. No dobra, w sumie to. Pójdziemy na rynek i porozmawiamy troszeczkę. To chyba nie zaszkodzi, mam nadzieję. Mam nadzieję, że tutaj ktoś będzie. W ogóle, bo. Jest ranek. No, a ludzie nad ranem śpią. No, ale można porozmawiać ze sprzedawcami, a więc. Zadanie mamy ułatwione. Gdyż akurat tutaj są. Cztery kasy, musimy porozmawiać z trzema simami, a więc nie będzie problemu żadnego. Idzie sobie, idzie. No, z niedługo będzie się chciała położyć. Nie, zapoznać się. Ojojoj, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. I to tak z każdym? Może jeszcze będzie trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. Czyli powinniśmy się zbliżyć do tych ludzi. Kurczę, to jest. To będzie dość czasochłonne zadanie. Nie podoba mi się to zbytnio. Dobra, niech się przywita z tym kolesiem tutaj, co idzie. Jest jakiś kupiec specjalny, tak? Dobra. Porozmawiają troszeczkę, może się zapoznają i spróbuję go przekonać do tej firmy. W ogóle. Co to za wakacje, skoro ciągle pracuje? Dobra, pogawędka. Niech się troszeczkę poznają. Poplotkują, porozmawiają o przygodach. Historia o duchach, zawsze spoko. Zabawne. Jakiś kawał również nie zaszkodzi. Okej. I przyspieszymy i mam nadzieję, że Sim troszeczkę się do Bianki przekona, aby mogła mu opowiedzieć o tej firmie nieszczęsnej. A jeżeli nie, no to w takim razie nie wiem, co zrobimy. Będziemy szukać jeszcze innej misji. Coś mu wolno to idzie, ale chyba gdy Sim będzie myślał, że Bianka jest przyjacielska, to wtedy wysłucha o tym Marku Korp bez problemu. Ej, nie uciekaj! No już prawie uciekł. No nie! Dobra. Zrobię to ostatni raz w tej serii odcinków z wakacji. Ale zmienię tą przygodę, bo to jest jakaś paranoja. Bez przesady po prostu. Zbytnio mnie to już nie interesuje, aby zaprzyjaźniać się z Simami. Wolę pohasać po grobowcach, szczerze mówiąc. A co ona? Ona chce się położyć? Ja walę. Gdzie sobie może ten materac rozłożyć w takim razie? A zresztą ma 3 godziny, więc niech wróci do tej bazy wypadowej. A nie będzie się tułała tutaj po centrum miasta. Chociaż to bardziej wiocha, a nie miasto.
Same fejle ostatnio mi się przydarzają. Przed spaniem niech poszuka troszeczkę przygód. Tylko nie powtarzajmy tych, którzy przychodzi. Dobra, sfotografuj pułapkę podłogową. Dobra, damy radę. Tymczasem niech sobie coś zje przed spaniem. A później faktycznie pójdzie spać. Ogólnie za ile jej się kończą te wakacje? No to też. O kurczę, ona już. Co? Ona już ten? Za 12 godzin wyjeżdża. Jak to szybko przeleciało, Boże. Bo wszystko przez to, że sobie rozstroiła ten tryb życia troszeczkę i zamiast. LOL, paparazzi. I zamiast kłaść się w nocy, to zaczyna kłaść się w dzień. Wszystko jasne. Śpi, śpi. O 19 się rozbudzi i po tym jak się rozbudzi, to niech leci szybko znów na zakupy, aby kupić sobie ten aparat i sfotografować tę nieszczęsną. Co ona ma sfotografować w ogóle? Urządzenia w grobowcach? Ojej, dobra. Obudziła się. Kasa produktów różnych. Niech jedzie. No miała kupić. Denerwuje mnie, jak coś źle nacisnę. Upierdliwości. Dobra. Kup. Niech jedzie w takim razie. Oj. Tup, 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 tutaj. Aparat. Najtańszy, bo to bez przesady już. Chociaż czy ona nie dostała aparatu w wyposażeniu? Nie. Okej. A więc niech sobie zje w takim razie to jedzenie w. Proszku i zacznie wywiązywać się z tej okazji. Tylko kurczę. Pułapka podłogowa. Aha, czyli po prostu. Okej. I gdzie jest najbliższa pułapka podłogowa? Chyba tam w tej bazie wypadowej, prawda? W tym grobowcu. Coś jest. Tutaj, tak? To jest chyba ta pułapka podłogowa. Albo nie. To nie jest to. Ja wiem, co to jest. Czyli nie ma wyjścia. Po prostu musimy wejść do jakiejś piramidy czy innej pierdoły. Zrobić to zdjęcie. A później się będziemy martwić. Okej. Niech jedzie do tej wielkiej piramidy, może spotka mumię. Chyba tam się ją spotyka, prawda? Chyba tak. Okej. Zobaczymy to, to sprawdzimy. Chyba nie będzie tam szła z buta. Okej, nie. Okej. Nie, no mam nadzieję, że nie będzie tego buga znowu. No, Jezu, nadal nie da się tego obrazu obniżyć. O, jest dopiero powalone. Co? Kończą się za godzinę? Nie, nie, nie. To po prostu ten odcinek przejdzie do historii. Mówię wam, ten historii. O Jezu, ten odcinek przejdzie do historii w serii najgłupszy odcinek świata. Naprawdę, nic mi w tym odcinku nie wyszło. Okej, czyli musi wracać.
Okej. Tym akcentem kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że nie usnęliście, chociaż powinniście się bardziej czuć zażenowani, aniżeli śpiący. Okej, nieważne. Kończymy i mam nadzieję, że niebawem znów wrócimy do Egiptu, aby troszeczkę naprawić to, czego nie zrobiliśmy z Bianką. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście mieli widziane komentarze oraz łapki w górę, gdyż to bardzo mnie motywuje jako twórcę. Siemanko.